naszym studiu. Nasz gość specjalny, Włodzimierz Nachorny. Witam ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry. Przygotowujemy w całej jedynce, ale myślę, że w muzycznej jedynce będzie najwięcej tych wspomnień, cykl programów o Opolu. O tegorocznym Opolu, ale również o 50 latach historii opolskiej. I tak pomyślałem sobie, gdybym miał tak przypomnieć 5, a może tylko 3, a może tylko ten jeden najważniejszy utwór z całej opolskiej historii, to myślę, że w tej piątce na pewno znalazłby się twój utwór zatytułowany Jej portret. Byłeś autorem muzyki, natomiast słowa napisał Jonasz Kofta. Czy jest taka historia, której nikomu nie opowiadałeś, związana z tym, z tą piosenką, która stała się autentycznym standardem muzyki polskiej? To jest nie tyle historia, którą ja opowiadam, ale słowa, które zadziwiły mnie, które wypowiedziała chyba 2 czy 3 lata temu na spotkaniu autorskim w związku z wydaną książką, dwutomowym wydaniem wszystkich chyba dzieł Jonasza, i w którym uczestniczyła jego żona, wdowa w tej chwili, Jaga, i ich syn. I oczywiście o portrecie były różne rozmowy, jak zwykle pytania, jak powstał. Tych pytań masę już przecież usłyszałem w życiu i zawsze to jest takie drążenie w czymś, co było, minęło. A tymczasem właśnie odezwała się Jaga i opowiedziała wersję, o której ja nic nie słyszałem i z którą te moje przeżycia młodzieńcze, które cały czas muszę wywlekać na pytania, jak to powstało, a kogo miałem na myśli, albo czy najpierw był tekst, a czy najpierw była muzyka, to wszystko przestało być ważne. Jak usłyszałem, że właściwie tekst do portretu to Jonasz napisał dla swojej żony. To nie były żadne moje wielkie przeżycia sercowe, chociaż tak mi się wydawało, do tego momentu, bo myśmy z Jonaszem spędzili masę czasu. Ja mu opowiadałem o swoich zawodach miłosnych, o różnych rzeczach i tak mu nakładłem w głowę. Tytuł już był, także myślałem, że to wszystko będzie związane ze mną. Tymczasem on przychodził do domu i się zwierzał żonie, że ma zadanie do wykonania, napisanie tekstu dla mnie, bo mi obiecał, a w ogóle nie ma pomysłu i nie wie, jak się do tego zabrać. No i jak termin się zbliżał, to podobno Jaga się odezwała. Mówi, co ty się tak zastanawiasz? Mówi, ja nie wiem nic o tej dziewczynie, nie wiem. Ona się spytała, słuchaj, a czy ty cokolwiek wiesz o mnie? Jaka ja naprawdę jestem? No i to był w ogóle początek tej piosenki, naprawdę jaka jesteś, bo to chodziło o to, że naprawdę to on nie wiedział, jaka jest jego żona. No cóż, posłuchajmy tej historii, ale nie z pierwszych interpretacji, z świetnej interpretacji Bogusława Meca, ale późniejsza nasza wersja radiowa, koncertowa. Ty siedziałeś przy fortepianie, a samą piosenkę, melodię nuciła Anna Maria Jopek. I tak to właśnie zabrzmiało. Włodzimierz Nachorny przy fortepianie i ona, Anna Maria Jopek. Są setki interpretacji tego utworu, takie na bardzo smutno i romantycznie, ale również i takie z większym drive'em. I a propos drive'u przypomniałem, bo ty mówisz tak, a to już stare dzieje, w ogóle nie chcę tego sobie przypominać, kto by w ogóle pamiętał o takich sprawach, ale rzeczywiście to jest standard muzyki rozrywkowej, których znowu w naszej literaturze polskiej nie ma aż tak wiele, więc warto się pokłonić. Włodzimierz Nachorny. Zawsze z przyjemnością słucham takich słów. Robi mi się ciepło i przyjemnie. I teraz zapytam cię o saksofon i o breakoutów po drugiej stronie też i też powiesz, a to w ogóle po co ten saksofon wyciągać, o co chodzi? A jednak on był ważny w pewnym momencie w naszej muzycznej literaturze. No w świadomości wielu jestem bardziej saksofonistą niż pianistą. I kompozytorem. Chociaż nie gram na dętych instrumentach już od kilkunastu lat. Grałeś również na flecie? Grałem na saksofonie i na flecie. A kończyłem studia na klarnecie, także było już
komplet dętych. To. Ale trochę tych nagrań zostało przypomnianych ostatnio na płycie, która zresztą powstawała u nas w naszych studiach radiowych. Włodzimierz Nachorny, jakby inaczej mogła się nazywać ta płyta, Jej portret, gdzie są właśnie twoje nagrania z orkiestrami. To jest właśnie pierwsza wersja portretu, jeszcze zanim powstała wersja piosenkowa, zanim Jonasz napisał tekst. Bo portret powstał jako wersja instrumentalna, właśnie jako utwór fortepianowy ze smykami. I ta płyta jest bodajże z 71 roku. Tu w tej książeczce Ptaszyn Wróblewski opisał historię powstania. Nie wiem, czy prawdziwą, bo to już odległe czasy, ale dość zajmującą. I rzeczywiście pomysł narodził się w głowach naszej trójki, to znaczy Tomka Stańki, Ptaszyna Wróblewskiego i moim. I te utwory były wybierane pod kątem, żeby były znane i żeby były lubiane w tamtym czasie, bo to są przeboje tamtych lat. Zarówno z repertuaru Breakoutów, Czerwonych Gitar, Skaldów, Maryly i Rodowicz. Różne piosenki, które wszyscy wtedy znali, plus nasze pojedyncze, to znaczy jedna moja, jedna Tomka Stańki, jedna Ptaszyna, jedna Tomka Halskiego, który był współaranżerem wszystkiego. Włodzimierz Nachorny, dlaczego przestałeś grać na saksofonie? W pewnym momencie rzuciłeś ten instrument? No ja sam wymyślam różne wersje. Taka chyba najbardziej mi się podoba wersja, że w pewnym wieku chyba stateczny człowiek lepiej wygląda siedząc za pięknym fortepianem czarnym, aniżeli stojąc na środku dmuchając w jakąś fujarkę. A kto tak gdzieś gra na twojej fujarce? Na mojej fujarce gra w tej chwili od czasu do czasu, bo chociaż mu to dałem, ten instrument lata temu, to on go cały czas remontuje i doprowadza do stanu świetności Fazi Mielczarek. To w dobrych ustach można powiedzieć. No jest. Więc tak, myślałem, że wydobędzie z niego wspaniałości, ale on na razie zajął się remontem tego instrumentu, ale mam nadzieję, że jeszcze na nim zagra. Włodzimierz Nachorny był naszym gościem specjalnym muzycznej jedynki. Ja myślałem, że ty będziesz wspominał ten historię swoją sprzed lat z taką wielką miłością, ale widzę, że ty jesteś strasznie do przodu i tylko myślisz o następnych sprawach i gdzie twój najbliższy koncert? Więc tak, jestem pochłonięty tym, co będzie bardziej, aniżeli tym, co już przeżyłem. Chyba normalne. Gramy, taki powstał program, bardzo lubimy wszyscy chyba w tym uczestniczyć, bo to tytuł tego jest Dwugłos w sprawach istotnych. Jest to poezja. Brzmi bardzo mało muzycznie, muszę powiedzieć. No bo tu rzecz jest w tym, że teksty są, to jest tryptyk rzymski Jana Pawła II, i traktat teologiczny Miłosza i mówi, te, no nie tylko wiersze w końcu, Andrzej Seweryn, a ze strony muzycznej jest cały mój sekstet. I graliśmy w zeszłym roku kilka razy i w Filharmonii Bydgoskiej, i w Teatrze Słowackiego, w Krakowie. Teraz byliśmy w Lublinie. Jutro, pojutrze, w piątek występujemy w Przemyślu. I jak rozmawiałem z Andrzejem Sewerynem, mówi, że tak samo jak my wszyscy jest przejęty i przed koncertem, w trakcie jesteśmy wszyscy niesłychanie skupieni, a naprawdę odczuwamy dużą satysfakcję po koncercie, bo tworzy to bardzo ciekawą i taką głęboką, jeśli chodzi o przeżycia, całość. Te wiersze zetknięte, my gramy w sekstecie oczywiście moje transkrypcje kompozytorów poważnych, to znaczy Miłosz jest mówiony w towarzystwie mazurków Romana Maciejewskiego, a traktat rzymski to jest Chopin i Narcyz Karola Szymanowskiego. I ten najbliższy koncert, jak już powiedziałeś, w piątek w Przemyślu. I w Przemyślu to będzie na Zamku Kazimierzowskim, który otwiera na nowo swoje podwoje, a więc to rzeczywiście może być jakiś zupełnie niesłychany koncert. I za Dorotkę Miśkiewicz będzie tam śpiewała Ania Serafińska, także
poziom jest gwarantowany i myślę, że to jest duże przeżycie, bo sami naprawdę głęboko to przeżywam. Włodzimierz Nachorny, pozwól, że na zakończenie powrócimy do tej twojej radiowej płyty z orkiestrami. Włodzimierz Nachorny, jej portret, tak? Zatytułowany jest cały album. A piosenki będziemy grali w niedzielę w Bydgoszczy. Widzisz. Pogadaj ze mną, z Wojciechem Młynarskim w Białymstoku. Że też zapraszam. Włodzimierz Nachorny, zapracowany, nie lubi wspominać, ale dziś naciągnęliśmy go na garść wspomnień. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia.